Rozłóż wielomian W na czynniki. Wielomian W od X ma postać 3x do potęgi 7 minus 21x do potęgi 5. Najpierw zastanawiamy się, jaką liczbę z obu wyrażeń możemy wyciągnąć przed nawias. Tutaj mamy trójkę, tutaj jest 21. Wiemy, że 21 można zapisać jako 3 razy 7, czyli z obu tych liczb możemy trójkę wyciągnąć przed nawias. Tutaj mamy x do potęgi 7, to jest x do 5, czyli maksymalnie przed nawias możemy wyciągnąć x do potęgi 5. Ta liczba, którą tu wpiszemy, pomnożona przez 3x do potęgi 5, z powrotem musi nam dać 3x do potęgi 7. Oczywiście jest to x do potęgi drugiej. Sprawdzamy. To jest x do 5 razy x do drugiej, wykładniki dodajemy, czyli mamy z powrotem 3x do potęgi 7. Ta liczba, którą tu wpiszemy, pomnożona przez 3x do potęgi 5, musi nam dać minus 21x do potęgi 5. Na pewno musi tu być znak minus. No i stąd widzimy, że tu będzie 7. No i x do 5 zostało już wyciągnięte. Teraz sprawdzamy minus 7 razy 3x do 5. Daje nam z powrotem minus 21x do potęgi 5. Teraz w nawiasie mamy wielomian drugiego stopnia. I aby go dalej rozłożyć, możemy wykorzystać wzór skróconego mnożenia. Mamy obecnie postać a kwadrat minus b kwadrat. Możemy to rozłożyć na dwa nawiasy, czyli a minus b razy a plus b. Więc dostaniemy. Wyrażenie 3x do potęgi 5 przepisujemy. Natomiast tutaj w pierwszym nawiasie mamy mieć a minus b. Skoro x do kwadratu to jest nasze a do kwadratu, to samo a wynosi x, czyli w miejsce a wstawiam x. Teraz w pierwszym nawiasie mamy minus. Skoro b do kwadratu to jest 7, to zastanawiam się, jaka liczba podniesiona do kwadratu daje 7. Oczywiście pierwiastek z 7, czyli pod b wstawiamy pierwiastek z 7. W drugim nawiasie mamy to samo, tylko ze znakiem plus, czyli będzie x plus pierwiastek z 7. W ten sposób rozłożyliśmy wielomian w od x na czynniki.